Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj taki krótki filmik opowiadający o tym, co się stało przez 6 motogodzin na bajku. No i wyprodukujemy nowy stojak pod Pita, bo powiem wam, że miałem kupić taki stojaczek elegancki. Na razie nie ma kasy, a wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu zrobić to zwykłego pnia drewnianego. Zaraz zobaczycie, jak to będziemy działać. 150 zł będzie w kieszeni. Mam nadzieję, że taki stojaczek się sprawdzi. Jeżeli chodzi o jakieś usterki, to nic się nie stało, moi drodzy, przez te 6 motogodzin. Oprócz tego, że zgubiłem tą śrubę, ale to już mówiłem wcześniej na jakimś tam filmie. No i Pit wygląda tak, niemyty. Tak co prawda nie był jakoś na maksa upalany, tylko raczej była taka, wiecie, jazda dziadkowa. Tu jeszcze zajrzymy do zaworów, ale to nie dzisiaj, bo już trochę jeździłem. A jeszcze zauważyłem, że zobaczcie, tu już się wyciera ta osłona. Tragedia, kurczę. 6 motogodzin i jest już taki rowek zrobiony, co to będzie później. Jak widzicie, łańcuch wygląda całkiem spoko po tym smarze, którego użyłem. Nie jest oblepiony, ale nadal jakaś tam warstwa smarna na tym jest. I po tej wymianie oleju, którą dzisiaj zrobimy, jeszcze zajrzymy do świecy, zobaczymy, czy prawidłowo świeca wygląda. I po tym oleju już będzie takie jakieś lepsze jeżdżenie, mam nadzieję. Dziś pojedziemy na jakieś prawdziwe upalanie, bo myślę, że 6 godzin to już w miarę się furka dotarła. Potem już będzie tylko wymiana co 5 motogodzin, tak myślę, że będę wymieniał ten olej. Tu trochę jakieś same podcieki, wycieki, zawsze jak przy silniku jest taki kurzowa łuna się robi, to znaczy, że gdzieś tam leciutko podcieka, ale to jak się nie leje, to jest dobrze, to jest tylko tak delikatnie spocone. A jeszcze martwi mnie to, że ta chłodnica się jeszcze mi nigdy nie nagrzała. Nie wiem, czy to jest kwestia, że tu się coś zapowietrzyło, czy kwestia jest taka, że po prostu za sobą brykę upalam. Czy jestem zadowolony? A kurde, oczywiście, że jestem. Oczywiście nie jest to 20, 30, 40 konny silnik, tylko taki malutki, ale naprawdę daje dużo, dużo frajdy. Ale to kiedyś pogadam sobie w oddzielnym filmie o tym. Tu jeszcze wracając do łańcucha, jak wcześniej ktoś nie oglądał filmiku, no to naciągałem wcześniej łańcuch gdzieś po 3 godzinach. No i teraz też wygląda jeszcze całkiem spoko, trochę się wyciągnął. Wcześniej był może troszeczkę za bardzo naprężony, ale teraz jest spoko. Szprychy się wszystkie trzymają. Wcześniej, jeżeli też nikt nie oglądał, ktoś nie oglądał filmu, no to wymieniłem olej, ten pierwszy, po 10 minutach pracy mniej więcej. Rozgrzałem silnik, po prostu rundkę strzeliłem i wymieniłem olej. Później po 3 motogodzinach, teraz znowu po 3 i teraz tak myślę, co 5 motogodzin mniej więcej wymieniać, zobaczę jak to olej będzie wyglądał i właściwie to muszę też poczytać, jak to jest tam w tych instrukcjach, ale chyba coś w ten deseń, tak mi się wydaje. Jak mówię, no też w zależności jak będziemy upalać, bo jak będziemy go ostro piłować i katować, to jak najczęściej ten olej wypadałoby wymienić. No i dobra, i teraz kurczę, miałem zrobić oddzielny silnik o produkcji tego silnik, mówię, oddzielny filmik o produkcji tego stojaczka, ale zapraszam już was na warsztat i piłujemy ten temat. No i jelóweczka mordeczki, jesteśmy na warsztacie, zobaczcie, tu mam taki elegancki pień orzecha. I ten, dobrze by było, jakby to miało z 50 cm, kurde, nie wiem, czy wy w ogóle coś tu widzicie, muszę tą kamerę trochę. O, może tak będzie lepiej. Ten pięć chciałem zrobić na stojaczek, żeby miał z 50 cm. No, gdzieś tyle. Tylko, że jest problem, zobaczcie. To trzeba równo obciąć, a to nie jest takie proste. No nic. Spróbujmy to zrobić, kurde. Spróbujmy to zrobić. A, paliwa byśmy może przypompowali trochę. Może bez sania. O, było.
Kurde. No, prawie równo. Prawie równo, lecz nierówno. No dobra, tak musi być. Jak będzie jakiś tam mały, wiecie. Jak będzie mały skos, to nie będzie tragedii, kurde. Zobaczmy. 54, bo nie wiem, czy to się uda takie, czy się uda proste, wiecie, proste cięcie. To tą moją podporę może trochę z cegły dam na bok. Tu jest jakiś w ogóle cholerny korzeń, znaczy ten sęk. Będzie dobrze. Dobra, trochę bliżej to zrobimy. Kurde, elegancko. Chyba za wysoki nawet jest ten pień. Chociaż będzie elegancki. Jaki ma dziób na podporę. To jest życie. To nie byle jakie drzewo, kurde. No. Chociaż najrówniejsze to nie jest, kurde, wam powiem. Najrówniejsze to nie jest, no ale kurde, tak, nie jest za równe, ale to nic nie szkodzi. Tu jeszcze wytniemy MRF, kurde. Elegancja Francja. No i taki krótki poradnik, jak sobie wyciąć to, jak z drzewa. Ale tu jest faktycznie nierówno. Dobra, jeszcze jedno cięcie równające. Cholera, jest bardzo nierówno. Dobra, ostatnia szansa. Dobra, przyznam się, pilot ze mnie średni. Ale kurde, chyba jest lepiej. No dobra. Teraz tylko przymierzyć pita, czy to będzie elegancko pasowało. Nie będzie pasowało, bo tu też jest lipa. To trzeba przyszlifować czymś. Dobra, idziemy do wymiany oleju. Elówka. Kurde, zobaczcie, jaki mam zajebisty stojaczek. No, na taki użytek domowy sam raz. Stabilny, ciężki. Super się prezentuje, firmowy MRF, 150 zł w kieszeni. Trochę nierówno wycięte rzeczywiście, ale to można byłoby podszlifować czymś. Nie jestem takim sprawnym pilarzem, żeby kąt prosty utrzymać, ale nie jest źle. Zaraz zobaczę, czy nie jest jeszcze za wysokie to, ale teraz
Czas przystąpić do wymiany oleju, ale zanim to zrobimy, moi drodzy, to obczajmy tą świecę. Bo jeszcze jej nie wykręcałem, zobaczymy jak ona wygląda, czy nie jest za bardzo okopcona. Co by mogło świadczyć, że coś jest nie tak z zaworami lub z gaźnikiem, z regulacją. Tak mi się wydaje, tak, że odkręcamy dziada. Klucz 17. Już odkręciłem ją, poluzowałem ją wcześniej. Zobaczmy, co to w ogóle. O! Ja pierdziel. Tutaj nie ma lipy, moi drodzy, to widzę z NGK wkręcona. Japońska technologia. O kurczę, przerwa wzorowa, moi drodzy. Pięknie jest przypalona na biało. To znaczy, że wszystko jest w porządku. Można byłoby ją poczyścić, poczyszczę ją jeszcze druciakiem, tylko muszę iść po druciak. Oczywiście jak chcesz znaleźć coś na prędkości, to nie ma tak łatwo. To nigdy nie znajdziesz. Ale po jakimś tam dłuższym czasie jednak udało się, kurczę, to znaleźć. No i piękna świeca. Piękna świeca, zobaczcie. Dobra, to znaczy, że z silniczkiem jest prawdopodobnie wszystko ok. Świeca to jest takie, wiecie, jakby to nazwać, jakby to porównać do człowieka. Stan włosów, kurde. Jak masz dobre włosy, to prawdopodobnie jesteś zdrowy. Nie no, zajebiste porównanie, Carlos. Dobra. O kurde, teraz tak. To teraz jest kwestia taka, żeby to wkręcić prosto. Bo jak krzywo wkręcimy i robimy gwint, to jest lipa. Ja już tak zrobiłem w kosiarce, kurczę, kojarzę nie ze świecą, tylko z tym z kurkiem z pustu oleju. No. Dobra, z wyczuciem. Przydałby się klucz dynamometryczny. Jeszcze się nie dorobiłem, ale może za hajs z YouTube'a. Wiecie co? Nie pozostało nam nic innego, jak odpalić brykę i trochę, żeby się nagrzała do tego, do wymiany oleju. Ktoś tam się dziwi, dlaczego odpalam z lewej nogi. Bo jestem manikutem leworęcznym, dlatego czasami jak coś trzymam, to może wam się wydawać, że robię to odwrotnie. Ale to dlatego, że jestem leworęczny. No i jeszcze jeden temat jest taki, że ja mam zwykłe trampki, buty, a przy takich furach kompresja jest dosyć spora i niewygodnie mi się mam lepsze wyczucie w lewej nodze i tyle, nie? Dobra, odpalę furkę, troszkę się rozgrzeje olejek, z 5 minut może i zobaczymy, co tam jest po tych 3 motogodzinach, czy jeszcze jakieś fusy pływają. Damy mu ssanie. Minut pochodził, już jest elegancko rozgrzany. Tutaj patent od jednego widza tutaj podebrany, magnes na korku w lewo oleju, tylko że przed chwilą go przyczepiłem, mi się o tym przypomniało, ale nie wiem, czy on w trakcie jazdy po prostu by nie spadł, ale zawsze można założyć jakiś mniejszy kawałek, który będzie bardziej stabilny, ale zobaczymy, czy przyciągnie te opiłki metalu do śruby. Dobra, poczekam z 3 minutki, tak jak powinno się porobić, to robić, żeby olej spłynął i wymieniamy olej, moi drodzy. Tu mam taki patencik na olej, pasta, przetarte pomidory z Biedronki, 700 mg, 700 ml tu wchodzi oleju. Generalnie piszą w instrukcji, że 750 powinno wejść do silnika. Przypuszczam, że jest troszeczkę to większa ilość ze względu na chłodniczkę, ale to nie wiem, 50 więcej, może nawet nie 50, bo ta chłodniczka chyba nie jest zbyt pojemna. No ale to także cała taka butla oleju plus 50, czy tam 70 ml i powinno być gitara elegancko, także taki patencik z pastą.
Dobra, czekam chwilę i zaraz odkręcamy tą śrubę. Dobra, moi drodzy, kilka minut minęło. Teraz odłączymy magnes. Odkręcimy korek wpustu oleju, żeby olej lepiej sobie przepływał, wypływał. No i teraz korek spustu oleju, 17 też. O, żeś kurde. Czy ja nie w tą stronę kręcę? Zawsze mam z tym problem. Chyba tak. Nie, dobrze kręciłem. O, tak. Teraz jest teraz taki motyw, żeby śruba nie wpadła z podkładką do środka michy i żeby się nie ulać olejem jeszcze. Myślę, że nie ulanie się olejem jest mało prawdopodobne, ale śrubkę, o kurde, nie ulało się, leci pył, pył, moi drodzy, złoty pył. Śruba nie nazbierała opiłków przez ten krótki czas, kiedy był na niej magnes. No, olej wygląda tak nie za ciekawie, kurczę, pływa w nim. Pływa w nim cały czas metal. Zobaczcie, w słońcu widać. Spionujmy trochę, może jada. O kurde, nagrywanie i robota to takie. No i dobra, co wyleciało, to wyleciało. Wkręcamy tą śrubeczkę. Elegancko. Tutaj już mam olej przyszykowany, wlewamy, odpalamy i po robocie, moi drodzy. I taki to był typ filmiku, vlogu będzie, kurczę. Taka dubanka. Tydzień temu filmu nie było, bo nie mogłem nagrywać. Teraz taki miszmasz. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda MRF na tym moim stojaczku, kurczę. Dobra, lejemy to. Lejemy to dziadostwo, ale przed tym jeszcze na szybkości dokręcę tą śrubę z wyczuciem. Dobra, jak będzie, wolę lżej niż za mocno, bo kurczę, przekręcenie takiej śrubki to tragedia. I teraz najgorsza część planu, czyli wlewanie oleju. Poszło gładko. Leci aż miło. Później jeszcze muszę na równym stanąć i sprawdzić ten poziom oleju, bo tutaj teraz stoję na trawie takiej niezbyt równej, to myślę, że to będzie niezbyt miarodajny pomiar. Ale zaraz odpalimy i zobaczymy, czy maszyna elegancko chodzi. Magnesik przyczepimy. Zobacz, jak ile się utrzyma, tyle się utrzyma. Jak spadnie, to trudno. Dobra. Jaki olej używasz, Carlos? No taki używam. Jakby ktoś wcześniej nie oglądał moich filmów, to tani i dobry. MRF-ik chodzi aż miło. Dobra, drugi raz go odpalmy. Au. Sanie.
kurde, zobaczcie, jaki ten stojaczek jest elegancki. Nie jest za prosty, ale wygląda całkiem fajnie. Podoba mi się struktura drewna, orzecha, porządne drzewo. No, sami przyznacie, że jest spoko. Jak za darmożkę, to wysoko jest wszystko, koło, elegancko, można działać. Kurde, jestem zadowolony. Dajcie znać, czy wam się podoba. Bo mnie się bardzo podoba. Cholera jasna. No, olej wymieniony. No nie jest to zarówno wszystko, ale tutaj naciągać łańcuch to będzie bajka. Będą filmiki oczywiście z naciągania łańcucha, z regulacji zaworów. Wszystko, co będę robił w MRF-ie, z obsługi, to będę się z wami dzielił. Także ja nie jestem mechanikiem, ale nie boję się różnych prac takich w tych maszynach, bo w tym kryje się dla mnie frajda właśnie w dubaniu. Nie tylko jazda, ale i obsługa daje mi dużo radości. Dobrze, moi drodzy, taki to był tym filmika, trochę wymiany oleju, trochę produkcji zacnego. Nie no, musicie przyznać, że te cięcia to jest bajka, nie? Produkcji stojaka domowymi sposobami przy pomocy piły łańcuchowej. Kurde, i nawet fajnie to wyszło i o to w tym wszystkim chodzi, żeby się dobrze bawić. Dobra, zostawcie suba, zostawcie komentarz, zostawcie lajka. O kurde, ale gorący. Będzie dużo filmików, znaczy dużo, głównie w tym sezonie chyba będzie MRF, jakieś upalanko, musi się lepsze, większe znaleźć. Muszę pojeździć wreszcie porządnie po jakichś tam fajnych miejscówkach, ale to jeszcze wszystko w praniu wyjdzie. Mam nadzieję, że moje założenia się uda zrealizować. Dobra, tymczasem do usłyszenia, elo, trzymajcie się.